Pit, proszę. Panie przewodniczący, jesteśmy przy tematyce Unii Europejskiej. Chciałbym zatem wrócić do bardzo ważnej kwestii poruszonej w pierwszej rundzie przez koleżankę z PSL-u, dotyczącej różnych grup parlamentarnych, różnych grup politycznych w Parlamencie Europejskim, do których należą członkowie Lidu. No, dziwię się, że uważa pan, że to jest normalne. Moim zdaniem jest to przede wszystkim bardzo nieczytelne dla naszego elektoratu, no, zwłaszcza, że ALDE zazwyczaj głosuje inaczej niż PS. Panie przewodniczący, no może rację ma jednak poseł Andrzej Szejna, który mówi, że po następnych wyborach do Parlamentu Europejskiego członkowie PD powinni wstąpić do Partii Europejskich Socjalistów. Po przyszłorocznych wyborach, tak? Powinni wstąpić do Partii Europejskich Socjalistów. Pan się temu diametralnie sprzeciwia, no ale to nie jest tak, jakby pan przed wyborami parlamentarnymi z góry zapowiadał, że członkowie Partii Demokratycznej pójdą do klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej. Jak nasz elektorat to ma zrozumieć? Proszę pana, istotnie w Parlamencie Europejskim są grupy polityczne, jak zresztą także i w parlamentach narodowych. Jesteśmy my jako Partia Demokratyczna w grupie ALDE. Czasami głosujemy tak samo jak PES, czasami głosujemy tak samo jak chadecy. To zresztą sprawia, że my dysponujemy głosem, który może rozstrzygnąć albo w jedną stronę, albo w drugą stronę. To sprawia, że siła polityczna naszej grupy politycznej jest w Parlamencie Europejskim znacznie większa niż jakby na to wskazywała liczebność naszej grupy, bo my mamy głos rozstrzygający. I w związku z tym, chwileczkę, pozwoli pan, że jeszcze dokończę ten wątek, i w związku z tym to, że my dysponujemy tego rodzaju wpływem, jednak jest czymś bardzo, bardzo znaczącym. Czy fakt, że głosujemy inaczej, to jest czymś jakby przekreślającym naszą możliwość współpracy? W bardzo wielu sprawach głosowaliśmy tak samo. My jesteśmy po prostu inną partią i w Parlamencie Europejskim w związku z tym będziemy prawdopodobnie w innej grupie politycznej. Nie wyobrażam sobie, żeby partia centrowa mogła wejść do PES-u. To po prostu w grę nie wchodzi. I oczekiwanie, że to się stanie, myślę, że jest całkowicie chybione. A bierze pan pod uwagę taką ewentualność, że jeśli będzie taki warunek postawiony, to pójdą państwo do wyborów do Parlamentu Europejskiego jako PD oddzielnie? Jestem przekonany, że takiego warunku nie będzie.